Witaj w streszczeniu podcastu małej wielkiej firmy pod tytułem Co zrobić, kiedy konkurencja obniża ceny? Po pierwsze, nie panikuj, tylko zrób zwiad. Ponieważ jesteś zorientowany w branży znacznie lepiej niż większość Twoich klientów, może się okazać, że to, co dla Ciebie jest wielkim czerwonym alarmem, do nich zupełnie nie dotarło. Druga opcja jest taka, że to tylko czasowa obniżka, wynikająca np. z czyszczenia magazynu czy pozbywania się końcówki kolekcji i za chwilę ceny u konkurencji wrócą do normy. W obydwu przypadkach gwałtowne ruchy cenowe po Twojej stronie przyniosą Ci zdecydowanie więcej szkody niż pożytku. Jeżeli już faktycznie czujesz potrzebę obniżenia ceny, sprawdź, czy możesz to zrobić tylko w pewnym zakresie, wprowadzając np. happy hours czy zniżki dla konkretnej grupy, takie jak studenci. Pomoże Ci to zwiększyć obroty w słabszych momentach, nie powodując jednocześnie spadku całości dochodów. Kolejna opcja to zwiększenie wartości oferowanych produktów. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze, popraw komunikację. Jeżeli klient nie widzi różnicy między Tobą a konkurencją, to nie będzie skłonny zapłacić Ci więcej. Zadbaj więc o to, żeby dobrze znał wszystkie Twoje zalety. Po drugie, możesz obudować produkt usługą, taką jak na przykład montaż zakupionego sprzętu. Dzięki temu klientowi będzie ciężej dokonać porównania. Po trzecie, wykorzystaj mechanizm naturalnego snobizmu. Badania pokazują, że najbardziej cenimy sobie rzeczy, które są trudniej dostępne, jak na przykład miody z rzadkich odmian roślin, czy takie przedmioty, które są trudniejsze do wykonania. Następny sposób to wskazanie klientowi zagrożeń płynących z niskiej ceny. Zwykle wiąże się to z tym, że produkt tańszy jest gorszy jakościowo. Pokaż to wyraźnie swoim klientom. Dobrym pomysłem jest również zaangażowanie sojuszników. Przykładowo, jeżeli prowadzisz lokalny biznes, porozmawiaj z innymi przedsiębiorcami z Twojej okolicy i razem stwórzcie akcję, która skłoni klientów do skorzystania z Waszych usług zamiast wizyty w sieciówce. Kolejna możliwość to tak zwane maskowanie cen poprzez tworzenie pakietów. Mistrzem w tym temacie są linie lotnicze i telefonie komórkowe. Jeżeli weźmiesz to i to i to, w sumie zapłacisz tyle. W tym momencie ciężko Ci porównać ceny z konkurencją, bo nie znasz cen pojedynczych składników. Możesz też stworzyć nową markę dedykowaną klientom, którzy chcą kupować przede wszystkim tanio. Jak widzisz, sposobów na to, jak poradzić sobie z konkurencją, która obniża ceny, jest naprawdę dużo. Jeżeli jednak jedyna opcja, jaką widzisz, to obniżka Twoich cen, pamiętaj, aby zrobić to szybko. Unikniesz w ten sposób wzmocnienia pozycji konkurencji na rynku oraz opinii kopisty. My jednak zdecydowanie bardziej polecamy któryś z powyższych sposobów.